My jesteśmy taką drużyną, która nie boi się nikogo, będzie walczyć z każdym i będziemy walczyć o każde zwycięstwo w playoffs. Jednak no, dzisiaj był ten kluczowy moment, kto wygrywa, gra dalej. My wygraliśmy. To nie Tref przegrał, to my wygraliśmy. Poczułeś dreszcze na swojej skórze, jak wybiegłeś na rozgrzewkę dzisiaj tutaj tego, przed tym meczem, a z trybun ryknęło hasło Wilki Morskie i kilkadziesiąt gardeł, które to krzyczało? No, kibice dzisiaj byli świetni, to muszę przyznać, że zebrali się całkiem solidnie i dzięki wielkie wam, bo naprawdę daliście kopa na początku. Wszedłem na halę, mówię, kurde, tak jakoś coś lekko podmęczony jestem, ale daliście ten zastrzyk energii i summa summarum wyszło zwycięstwo. To takie trochę telepatyczne i nadprzyrodzone zdolności wykazałeś w trakcie sezonu, bo powiedziałeś, że po wygranej chyba we Wrocławku, że do całej Polski przesłanie będziemy w playoffs, to może teraz pójdziesz za ciosem i powiesz do całej Polski przesłanie będziemy w półfinale playoffs. Cieszę się, że nie muszę odszczekiwać tego. No cóż, nie będę tak z przymusu, tak po prostu wtedy czułem. No, teraz na razie cieszę się z tego, że jesteśmy w playoffs, teraz mamy chwilę radości. Carlos ma urodziny, wszystkiego happy birthday Carlos. Dzisiaj naprawdę każdy zagrał od nas super i nie chcę na razie myśleć o playoffach. W tym momencie, cóż, wracamy do Szczecina z uśmiechem na twarzy, happy boss i co? Teraz zaczyna się zabawa. No. Zabawa. Poważne granie. Zaczynamy od wielkiej walki. Wiem, że my nie pękniemy. Kiko, na koniec. Chciałem cię zapytać. Aha, mówiłeś, wspominałeś o tym, że to był mecz z cyklu tego, a wygrywasz albo jeść na ryby, jak to powiedziałeś w jednym z wywiadów. Tak, w jednym z wywiadów. No to chyba możemy skorzystać z tego przywileju, że tutaj jesteśmy przed kamerą i zaprosić już wszystkich kibiców na mecze do Szczecina, żeby brali przykład z tego, co dzisiaj tutaj na wyjeździe nasi sympatycy wyrabiali. Zapraszam wszystkich na playoffs. Będzie kupa dobrej koszykówki, kupa walki. No i cóż, przyjdźcie na mecz i cóż, wspierajcie nas, aby było was jak najwięcej. Pozdro.